Zanim jeszcze przejdziemy do dzisiejszych gier, to sprawdźcie koniecznie, czy aby na pewno subskrybujecie mój kanał. Jeśli przycisk subskrybuj widoczny na dole pod ekranem obok mojego awatara jest u was czerwony, to koniecznie w niego kliknijcie, zasubskrybujcie mój kanał i zróbcie także był szary, bo wtedy nie przegapicie żadnego nowego filmu. A teraz oficjalnie, siemanko, z tej strony Citrox, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mobilnego grania, czyli serii, w której pokazuję wam najlepsze, najciekawsze gry, oczywiście na wasze telefony. W dzisiejszym odcinku, jak zwykle, pokażę wam cztery nowe kozackie gierki, które moim zdaniem warto, żebyście mieli na swoim telefonie. Zanim jednak do nich przejdziemy, to standardowo po dzisiejszym odcinku ktoś z was otrzyma ode mnie kartę Google Play'a o wartości 50 zł. Żeby ją zdobyć, wystarczy, że pod tym filmem zostawicie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i walnijcie obok dzwoneczek, no i na dole zaproponujecie tytuł gry, którą chcielibyście, abym pokazał w kolejnym odcinku. Jeśli w kolejnym odcinku to wasz komentarz i wasza gra po prostu się pojawi, to taka karta trafi w wasze ręce, a jeśli chodzi o zwycięzcę z poprzedniego filmu, to jest nim Goofy z tym oto komentarzem, w którym zaproponował grę o nazwie Race Masters. Wielkie dzięki, Goofy, twoja gra pojawi się w dzisiejszym odcinku jako druga. Zanim jeszcze zaczniemy, to mam szybką informację dla osób lubiących gry od Wargamingu, takie jak World of Tanks albo World of Warships. Jeśli gracie w te gry, jesteście klientami City Play i lubicie sobie od czasu do czasu coś w tych grach kupić, to dzięki opcji Zapłać z Play możecie dokonywać zakupów w grach Wargamingu dużo wygodniej. Zapłać z Play działa tak, że wchodzicie do sklepu wargaming.net, następnie wybieracie grę oraz produkt, który was interesuje, naciskacie kup, potem w dostępnych opcjach płatności klikacie przycisk więcej i tam, moi drodzy, klikacie w logo Play'a. Następnie podajcie swój numer telefonu, na który przychodzi specjalny czterocyfrowy kod, który wpisujecie w sklepie, naciskacie zamawiam i płacę i gotowe. Wasza płatność została zrealizowana i ta płatność zostanie doliczona albo do waszej faktury, jeśli macie abonament w Play'u, albo ta kwota, którą zapłaciliście, zostanie pobrana z waszego konta w przypadku Play na kartę. Pierwsza gra w dzisiejszym odcinku o nazwie Rocket Buddy, jak widzicie, już nam się uruchomiła i jest to, moi drodzy, kolejna gra z Buddym w roli głównej. Nie wiem, czy kojarzycie inne gierki z Buddym w roli głównej, ale była na przykład gra Hit the Buddy, bardzo popularna. W każdym razie ta gra znowu jakby polega na męczeniu naszego kumpla, tylko w trochę inny sposób. Generalnie mamy w tej grze dostępne dwa tryby. Ja pokażę wam teraz pierwszy tryb, pierwszy poziom, żeby pokazać wam, o co chodzi. Jak widzicie, mamy tutaj, słuchajcie, armatę albo wyrzutnię z naszym Buddym i naszym zadaniem jest trafić nim tarczę. Musimy trafić jak najszybciej, zużywając jakby jak najmniej tych postaci i jeśli zrobimy wszystko prawidłowo, to otrzymamy maksymalną liczbę, czyli 3 gwiazdki. Mamy tutaj, jak widzicie, kolejny poziom. Teraz musimy... Okej, znowu spróbować zaatakować. Hello, hello. Tylko nie wiem, dlaczego, słuchajcie, nie mogę nic zrobić, chociaż palcem dotykam. Dobra, nieważne, gra miała najwyraźniej jakiegoś laga. Trafiamy teraz tutaj, pyk. Jak widzicie, kolejny poziom mamy zaliczony. Te pierwsze poziomy są dosyć łatwe, ale ja jestem, słuchajcie, aktualnie na poziomie 20 w tym pierwszym trybie. I zwróćcie uwagę, że no tutaj już zaczynają się rozmaicenia. Mamy na przykład portal fioletowy, po trafieniu w który nasz buddy przelatuje, jakby wylatuje drugą stroną. Mamy teraz, jak widzicie, jedną tarczę rozwaloną. Musimy tylko zająć się w tym momencie drugą tarczą. No bo zobaczymy, jak to wyjdzie. Proszę bardzo. Jak widzicie, udało się. Mamy good job, czyli pewnie będą 3 gwiazdki. Lecimy, słuchajcie, dalej. Mamy kolejny poziom. Tym razem mamy jakiś przycisk. Ten przycisk pewnie podniesie nam... A nie, aktywuje nam portal, dobra. Teraz trafiamy tutaj, bardziej przeszło dalej. Jak widzicie, poziom zaliczony. W tej grze mamy całe mnóstwo poziomów. Za chwilę zobaczymy dokładnie ile, ale no jak widzicie, każdy poziom jest inny. Mamy te diamenty. Te diamenty warto zbierać. Nie wiem, słuchajcie, czy aktywowałem ten przycisk. Wydaje mi się, że chyba... Chyba tak, dobra, trafmy jeszcze raz tutaj, pyk, o nie, dobra, tym razem się niestety nie udało. Musimy troszeczkę niżej w takim razie przycelować, hop, mamy, pięknie, ale tutaj dostaniemy chyba tylko 2 gwiazdki, no niestety. Ale dobra, słuchajcie, lecimy dalej, nie ma co się udawać, mamy kolejny skomplikowany poziom, dobra, portal nam się aktywował. I co my teraz, słuchajcie, musimy zrobić? Jakbyśmy zrobili coś takiego, to dalibyśmy radę od razu, nie, nie dajemy rady od razu. Dobra, czyli musimy pewnie, teraz to już jest prostytowa portalem, ale musiałem właśnie zrobić to inaczej, znowu będą pewnie 2 gwiazdki, no nie, mamy 3 gwiazdki. Także nie jest źle, dobra. Kolejny poziom przed nami i teraz... co tu się dzieje, słuchajcie? Mamy jakąś nowość, dobra, spróbujmy zrobić tak, pyk. Dobra, chyba nie o to chodziło. Spróbujmy zrobić może w ten sposób, zobaczmy, co się stanie. Dobra, mamy coś takiego i teraz wydaje mi się, że musimy, słuchajcie, zrobić tak, a następnie, słuchajcie, właśnie tam u góry trafić w tarczę. Tak powinno być, ok, zobaczmy. Gdyby nie to, że nie dałem rady, to byłoby dobrze. A więc jeszcze raz, aktywujemy przycisk. Teraz trafimy tutaj, pyk, i następnie, słuchajcie, trafiamy sobie tam. Zobaczymy, jak to wyjdzie, proszę bardzo. Teraz będzie gitarka, mamy, jak widzicie, poziom zaliczony. Zobaczmy na jego gwiazdek, 3 gwiazdki. Zwróćcie uwagę, że w tym trybie mamy całe mnóstwo poziomów. Dokładnie jest ich, już wam mówię ile. Grubo ponad 240 poziomów na tym trybie. Ale mamy również tryb, jakby rykoszet, w którym, zwróćcie uwagę, nasz buddy odbija się od ściany. Teraz musimy trafić w tarczę, tak aby, słuchajcie, po drodze buddy kilka razy się odbił. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Tutaj nie ma nic skomplikowanego. Robimy sobie tak. O, udało się nawet za pierwszym razem. Elegancko, dobra. Lecimy dalej. Poziom 7 tym razem przed nami, dobra. Zróbmy sobie tak. Powinno nam się
to udać, tak jest, jak widzicie, kolejny to jest wyliczony. I o to właśnie w tej grze chodzi. W tej grze mamy również, jak widzicie, przebieralnię. Możemy tutaj przebierać naszego Buddy'ego i możemy albo odblokować nowe stroje zbierając gwiazdki, albo jakby zdobywając daily bonusy, albo wydając, słuchajcie, diamenty. Ja w tym momencie mam 43 diamenty, więc nie będę wam tego pokazać, ale to był podstawowy Buddy. Ja już mam jednego odblokowanego, no jak widzicie, jeszcze trochę i będę mógł odblokować kolejne. Chociaż nie, tutaj jak widzicie, za 40 diamentów udało mi się go odblokować i teraz możemy sobie nim grać. Mamy tutaj również koło fortuny, którym też możemy kręcić, ale to wszystko ogarniecie już sobie sami. Jeśli gierka by wam się spodobała, to standardowo link do niej jest podany w opisie. Druga gra w dzisiejszym odcinku od tych samych twórców jest to, moi drodzy, gra o nazwie Race Masters. Jak widzicie, jesteśmy w tym momencie w menu głównym i no sporo się tutaj dzieje. Zacznijmy, słuchajcie, od tego w ogóle, na czym ta gra polega. W tej grze mamy dwa tryby. Mamy albo kampanię i tutaj mamy, jak widzicie, mapę, na której mamy różne poziomy i te poziomy możemy sobie przechodzić, albo mamy tryb online race. Klikamy online race i teraz, moi drodzy, zaczynamy wyścig. Czekamy, aż gra dobierze nam przeciwników. Mamy, jak widzicie, trzech graczy poza nami. Zaraz rozpocznie się wyścig i teraz tak. Mamy na środku ekranu jakby taki pasek z eliksirem podobny do tego, który jest w Clash Royale. Jak widzicie, pod tym paskiem mamy cztery różne karty i każda karta robi coś innego. Mamy kartę, którą atakujemy przeciwników, mamy kartę, którą się bronimy. Teraz użyłem tarczy, jak widzicie, dzięki temu nic mi się nie stało. Mamy na przykład kartę, którą przyspieszamy i dzięki temu jesteśmy teraz na pierwszej pozycji. I chodzi tutaj, słuchajcie, w tej grze o to, aby zająć pierwsze miejsce, po prostu, aby wygrać z naszymi przeciwnikami, aby nie dać się pokonać, chociaż to wcale może nie być takie łatwe. Lecz, słuchajcie, tutaj kolejne latające chwilę jakieś rakety, trzeba patrzeć, jak to wszystko wygląda. Nasz pojazd ma życie i zwróćcie uwagę, że teraz życie przeciwników powoli się wyczerpuje. Dobra, tutaj ktoś użył przyspieszenia. Mamy, słuchajcie, finish, okej. Udało mi się prawie dojechać do finiszu, ale niestety zostałem pokonany i przed samą metą zająłem drugie miejsce, bo ktoś mnie pokonał. Bo właśnie, w tej grze, słuchajcie, możemy naszym przeciwnikom utrudniać życie i jeśli ich pokonamy, no to nie mają szansy już na zajęcie pierwszego miejsca. W tej grze, słuchajcie, mamy różne pojazdy. Zwróćcie uwagę, że mamy to jakby deki, bardzo podobnie jak w Clash Royale. Mamy pierwszy, drugi, trzeci dek. Do każdego deka, do każdego pojazdu możemy sobie wybierać, słuchajcie, karty. Możemy pojazdy też ulepszać. Dzięki temu będziemy mieli na przykład miejsce na kolejne karty. Ja tutaj akurat nie mogę nic wsadzić, bo żadnej karty nie mam blokowanej, ale mam za to skrzynki, które możemy spróbować otworzyć. Otwieramy pierwszą skrzynkę, zobaczmy, co w niej będzie. Mamy 1000 monet, mamy tutaj jakieś śrubki, którymi możemy ulepszać samochody, mamy punkty do rakiety i mamy, słuchajcie, nową kartę. Mamy nową kartę. Otwórzmy sobie jeszcze dwie skrzyneczki, zobaczymy, co to będzie. Monety, gemy, okej. Okay. Mamy slowdown, czyli jakieś spowolnienie. Mamy rocket swarm, czyli ten deszcz rakiet. Mamy turbo slama. Tej karty też nie miałem, super. Mamy jeszcze jedną skrzynkę, tak że spróbujmy sobie otworzyć i te skrzynki też są podobne, słuchajcie, na przykład do skrzynek w Clash Royale. Wiecie, jakie są tutaj tryby, wiecie, o co chodzi. Mamy tutaj naprawdę sporo ciekawych funkcji. Gierka wygląda bardzo ładnie, strasznie podoba mi się w tej grze grafika. Jest to prawda sporo reklam, ale gdyby ta gra wam się spodobała, to link do niej również jest podany w opisie. Kolejna, trzecia gra w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, już nam się ładuje. Jest to gra o nazwie Hot Slide i jest to gierka, która znowu jakby bazuje się na ściganiu się. Mamy w tej grze całkiem sporo różnego rodzaju funkcji. Mamy tutaj, jak widzicie, na dole kilka zakładek, ale zacznijmy od tego, na czym ta gra polega. Naciśnijmy sobie race, tak żeby pokazać wam w ogóle, jak wyglądają tutaj wyścigi. Zaraz będziemy musieli wybrać sobie pojazd. Ja w tę gierkę mocno się wciągnąłem, także jak widzicie, mam już sporo pojazdów odblokowanych. Możemy zagrać sobie, niech będzie ten samochód, mamy Horizon, także czekamy na przeciwnika i teraz, słuchajcie, zaczynamy wyścig. W tej grze sterujemy kciukiem, sterujemy jednym palcem i naszym zadaniem jest dojechanie na metę przed przeciwnikiem. Po prostu ścigamy się, jak widzicie, z gościem, którego mamy obok. Co jakiś czas na mapie pojawiają się inne pojazdy, pojawiają się różne przeszkody, które trzeba omijać, ale pojawiają się również monety. Te monety warto zbierać, bo za monety możemy sobie tutaj, słuchajcie, ojojoj, ulepszać nasze pojazdy. I teraz w górnej części ekranu widzicie pasek z naszym postępem. Widzicie, gdzie jest ja, gdzie jest przeciwnik, także to wszystko można kontrolować. Mamy, jak widzicie, metę, no i dzięki temu udało mi się wygrać. Byłem zdecydowanie szybszy od przeciwnika i dzięki temu, słuchajcie, dostaję pucharki, bo w tej grze zbieramy również pucharki oraz nagrody. Za ten wyścig dostałem 17 pucharków i 3 monety, także całkiem nieźle. No ale zwróćcie uwagę, że czekają na nas nagrody. Mamy tutaj jakąś paczkę, spróbujmy tę paczkę otworzyć. Mamy gemy, mamy karty do miniacza, karty do taksówki i do flowera, dobra. Dzięki tym kartom możemy nasze pojazdy, słuchajcie, ulepszać, ale mamy też tutaj, jak widzicie, karnet bojowy. Tak, w tej grze jest karnet bojowy, to wszystko też, co tutaj mamy, możemy sobie odbierać, te nagrody, które mamy już blokowane. Mam tutaj też darmową skrzynkę, jak powinien sobie jeszcze otworzyć, dobra, same karty do pojazdów, bardzo dobrze. I zobaczmy, czy w naszym garażu możemy coś ulepszyć. Jak widzicie, tyle pojazdów jeszcze mi brakuje do odblokowania, ale te, które mam, no już mogę ulepszać. Z każdym ulepszeniem, słuchajcie, nasz pojazd jest trochę szybszy, ma lepsze przyspieszenie i lepszą prędkość maksymalną, więc warto te pojazdy, słuchajcie, ulepszać. Ale takie zwykłe ściganie się to nie wszystko, bo poza zwykłym ściganiem się w tej grze mamy różne eventy, mamy różne jakby wyzwania, challenge i jednym z challenge jest na przykład driftowanie. W tej grze bardzo fajnie się driftuje i mamy tutaj, słuchajcie, challenge, który polega na tym, aby
zdobyć odpowiednią ilość punktów. Wezmę sobie może teraz jakiś inny samochodzik. Weźmy sobie, proszę bardzo, ten pojazd, naciskamy go i musimy, słuchajcie, na tej planszy zdobyć 2000 punktów. Czy nam się uda? Zaraz zobaczymy. Punkty zdobywamy oczywiście driftując, jak widzicie. Teraz na naszym pojazdem pojawia się liczba punktów. Dobra, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Tutaj teraz nie najlepiej, okej. Tutaj troszkę lepiej to wyszło. Dobra, lecimy sobie teraz bokiem, bardzo ładnie. Te 2000 punktów to raczej nie powinien być wielki problem, bo zwróćcie uwagę, że mamy w momencie 3800, czyli poziom zajczony. Teraz możemy sobie, słuchajcie, odebrać nagrodę i lecieć do poziomu drugiego. Z każdym kolejnym poziomem mamy coraz więcej punktów do zdobycia. Jednak dalej doszedłem chyba, słuchajcie, do 5 poziomu, także wcale nie jest tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. Ale poza tym challenge'em mamy, słuchajcie, jeszcze inne challenge. Mamy tu jakieś gry z innymi graczami, mamy, słuchajcie, bowling, zwróćcie uwagę, także jest w tej grze całe mnóstwo bardzo ciekawych trybów i gierka jest niesamowicie fajnie zrobiona. Strasznie się w tą grę wciągnąłem, sporo gra w nią prywatnie, więc jeśli wam też by się podobało, słuchajcie, to sprawdźcie ją sobie, ściągnijcie na swój telefon i przetestujcie, bo no gra jest mocno rozbudowana. Jak widzicie, mamy tutaj swoje pojazdy, mamy tutaj ekran główny, możemy się ścigać z innymi graczami, możemy też ścigać się ze znajomymi, to jest fajne, także no gierka jest mocno rozbudowana, polecam, bo naprawdę gra się fajnie. No i na koniec, moi drodzy, gra o nazwie Rusty Blower, czyli gierka idealna, gdy nie chce wam się nic robić, gdy nie macie na nic ochoty i chcecie po prostu się odstresować. Zwróćcie uwagę, że w tej grze naszym zadaniem jest odrdzewianie wszystkich rzeczy, które pojawiają nam się na ekranie. Mamy tutaj, jak widzicie, taki przyrząd, przy pomocy którego pryskamy, nie wiem właściwie czym, na te wszystkie metalowe przedmioty, ale naszym zadaniem, słuchajcie, jest przywrócić te wszystkie rzeczy do jakby pierwotnej świetności, do pierwotnego wyglądu. Mamy, słuchajcie, teraz, o proszę bardzo, jakie skrzynki, spróbujmy coś otworzyć. Dobra, mamy gemy, okej, czyli same gemy udało nam się blokować, nieważne. Możemy coś dalej, zwróćcie uwagę, że teraz, słuchajcie, mamy buty. Te buty też mocno zardzewiały, także trzeba je tutaj troszeczkę odświeżyć. I naszym zadaniem jest po prostu pryskanie odpowiednim preparatem, tak żeby, słuchajcie, to wszystko jakby wróciło do swojego pierwotnego wyglądu. Mamy, słuchajcie, poziom w tym momencie 11, mamy teraz poziom zaliczony, możemy przejść sobie dalej i jakby mamy teraz, jak widzicie, kategorię, powiedziałbym chyba pokój rycerza, coś takiego, bo jak widzicie, mamy całą rycerską zbroję, także o to wszystko trzeba tutaj zabrać, bo jak widzicie, no latami leżało to gdzieś pewnie w kącie. Teraz, jak widzicie, wygląda to dużo lepiej, no i dzięki temu, słuchajcie, można w tej gierce spędzić naprawdę przyjemnie sporo czasu, bo mimo że granie wydaje się jakoś bardzo ekscytujące, to gdy sobie ją ściągniecie, gdy sami w nią zagracie, to no sami przyznacie, że gra jest bardzo satysfakcjonująca. I lubię, słuchajcie, czasami takie gierki sobie odpalić, gdy nie wiem, nie mam ochoty nic robić, to odpalam sobie taką gierkę i mogę się przy niej odstresować. Jest to właśnie gra idealna na odstresowanie się, gierka, w której można sobie, którą można sobie chwilę pograć, bo no nie oszukujmy się, raczej godzinami w to grać nie będziecie, ale jak jedziecie autobusem, jak nie wiem, jesteście w szkole na przerwie, to ta gierka, wydaje mi się, jest dla was idealna. Nie wiem, ile w tej grze jest poziomu, wydaje mi się, że no pewnie kilkaset, znając życie, ale teraz, jak widzicie, całą zbroję udało nam prześwieżyć i zobaczymy, jaka będzie kolejna kategoria. Dobra, dostaliśmy za to skrzyneczkę, aha, którą możemy otworzyć po obejrzeniu reklamy, to nie chcę tego robić, okej, teraz mamy pewnie jakiś ogród, mam, jak widzicie, tutaj konewkę, także pewnie będą różne rzeczy związane z ogrodem, ale chyba nie ma sensu więcej wam pokazywać, wiecie już, na czym ta gra polega, wiecie już, o co w tej grze chodzi i gdyby ta gra wam się spodobała, to możecie sobie sami ją przejść. Mamy w tym momencie, jak widzicie, menu, na którym widać, że jest 111 poziomów, także całkiem sporo. Na początku była kuchnia, jak widzicie, te przedmioty udało mi się odświeżyć, teraz był pokój rycerza, teraz mamy, jak widzicie, no właśnie, coś związanego z roślinami, pewnie jakiś ogródek, tak to wygląda. Możemy też sobie tutaj odblokować nowe, słuchajcie, nowe te spreje, powiedzmy, tam nowe narzędzia do oprysku. Odblokowujemy za 250 jakiś losowy, że tak powiem, pistolet i przy jego pomocy, jak widzicie, możemy sobie dalej pryskać. Tak to wygląda. Jeśli gra wam się podobała, to również link do niej jest podany w opisie. I to, moi drodzy, były już wszystkie gry, które chciałem wam w dzisiejszym odcinku pokazać. Jeśli któraś z tych gier wam się spodobała, to bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że znaleźliście coś w dzisiejszym odcinku dla siebie. A jeśli jesteście fanami gier wargamingu, to przypominam, słuchajcie, że możecie skorzystać z opcji zapłać z Play, dzięki czemu zakupy w grach wargamingu są dużo wygodniejsze. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych gier na wasze telefony, strzelcie lajka pod tym filmem, a ja póki co dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia!